Bami. Bami. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony kim jestem? Wyszedłem na taki spacerek na moim osiedlu. No przepraszam, bardziej na wsi. No bo słuchajcie, nie uwierzycie. Wziąłem dzisiaj urlop. A co? Koreańczycy też biorą urlop. No z jakiej okazji? No bez okazji, no. No po prostu chciałem odpocząć od pracy. To nie jest tak, że no, o, Koreańczyk bierze urlop, o, to pewnie jedzie do Warszawy, do ambasady coś załatwić, jakąś sprawę czy coś tam. O, pewnie się rozchorował i pracować nie może. No jaki on biedny, przecież oni żyją po to, żeby pracować, no szkoda mi tego Koreańczyka. Ale no kurde, no po prostu o taką wziąłem urlop. No wiecie o co chodzi, nie? Więc jestem na spacerku na mojej wsi. Mieszkamy od 2 lat w domu i mamy 5 minut samochodem do Lublina, czyli no tak rzut peretem, nie? A tu czasem wychodzę na spacer rano, bo tak fajnie, spokojnie, na świeże powietrze. No w końcu to jest taki no urok życia w Polsce, prawda? W Korei to wiecie. Albo nie miałbym czasu na takie coś, no bo bym spał zmęczony pracą, albo no w ogóle nie miałbym możliwości mieszkania w domku. No bo no wiadomo, nie? Jest bardzo drogo i nawet nie ma gdzie budować chatę. Czyli tak wam powiem szczerze, ja codziennie jestem wdzięczny za to, że mieszkam w Polsce, za to co mam. Nie tylko za te rzeczy materialne, nie? Tylko za, no, ogólnie, za codzienność. No i za to, że mam takich wspaniałych ludzi wokół siebie. Czyli no moja cała rodzina, przyjaciele, jeszcze moi widzowie na moim kanale. Teraz tak trochę wieje, więc trochę słabo będzie słychać, ale no cóż. No ale też no, nie będę ukrywać, że no, też mam takie obawy. No przede wszystkim mam z żoną 3 dzieci do wychowania, no czyli do karmienia, czyli no nie wiem, do ubrania i tak dalej. No i tak wiecie, to chyba każdy rodzice tak mają. Zastanawiamy się, jak prawidłowo wychować, nie? Żeby dzieci były szczęśliwe i też żebyśmy my jako rodzice byli szczęśliwi. No bo podobno jest tak, że przede wszystkim my, rodzice, musimy być szczęśliwi, żeby dzieci też były szczęśliwe. Jeszcze mam różne stresy związane z pracą. Chcę, żeby moja firma się rozwijała cały czas. Ale no czasami jest taka, no niestety, stagnacja. Też czasami martwię się o zdrowie moich bliskich. Ale chyba to są takie normalne obawy ludzkie, nie? Ale nie da się tak, że no ja mam na to wszystko wywalone. Będzie co będzie. No jestem wyluzowany, nie? No człowieku, mam to wszystko w dupie. No szczerze, zazdroszę takie podejście, ale no też z drugiej strony. No szczerze, nie wiem, czy aż tak bardzo chcę być tam taki, no, obojętny. Ale mi się wydaje, że mimo te wszystkie obawy czy problemy, być wdzięczny za to wszystko, co masz, to jest bardzo ważne, żeby być szczęśliwym. No ale, no niestety, jesteśmy tylko ludźmi i to się czasem o tym zapomina, prawda? No więc jestem tego zdania, że nawet jakbym mieszkał w Korei, no mimo to, że ja uważam, że w Polsce jest dużo lepiej, tutaj nie chodzi o dobrobyty czy życie w luksusie, tylko chodzi o sposób bycia, nie? No chodzi o takie prawdziwe czy najcenniejsze wartości, które są głównym źródłem do szczęścia. Więc mając takie podejście, jakbym mieszkał w Korei, to byłbym też wdzięczny za to, że jestem w Korei, a nie gdzie indziej. Na przykład mógłbym się urodzić w Korei Północnej, ale byłby przypał, nie? No nawet nie chcę o tym myśleć. No ale wiecie co? Tak naprawdę mogłem się urodzić w Korei Północnej, bo mój dziadek i moja babcia po stronie mojej mamy mieszkali w Korei Północnej i podczas wojny koreańskiej ewakuowali do południowej, więc gdyby tam zostali, to no byłaby straszna lipa. No więc ogólnie jestem nauczony przez moich rodziców, żeby być wdzięczny za to, co mamy. No i w sumie szczerze, oni mi nigdy nie powiedzieli czegoś takiego jak bądź wdzięczny za to, co mamy. Tylko oni w własny sposób tak pokazywali, no takim swoim, no takim zachowaniem, nie? I wiecie, i teraz jako osoba dorosła, no jakoś do tego doszedłem przez tyle lat, prawda? I też zauważyłem, że ta, no jak to powiedzieć, ta cała filozofia się doskonale sprawdza w Polsce. No bo tutaj chodzi o to, że tutaj Polacy wiedzą o co chodzi. I większość o tym wie i najważniejsze jest to, że większość to czuje. No tak mi się wydaje, nie? Jakbym powiedział znajomym w Polsce, słuchajcie, bądźcie zawsze wdzięczni za to wszystko, co macie. Bo to jest kluczem do szczęścia. To by wiedzieli o co chodzi. Chociaż oni tam cały czas narzekają. Oj.
tu coś tam, tam coś tam. No narzekają, bo to prawda, nie? Wiecie, o co chodzi. W każdym razie, w Korei, jakbym powiedział, bądźcie wdzięczni, to oni mogą powiedzieć, no spoko, no masz rację, a i tak by robili swoje. Bo to społeczeństwo, czy ta cała wartość Koreańczyków, to one są zupełnie inne niż w Polsce. One są głównie skierowane na sukces zawodowy, być lepszy od innych. Może inaczej, tam jest tak, że jest pewna norma społeczna i masz wyglądać co najmniej tak, i masz się ubrać co najmniej tak. Obieżę, musisz pić kawę w Starbucksie czy w innych kawiarniach w takim samym poziomie. Jest taka niewidzialna, czy niewidoczna, no jak się mówi, no taka granica. Czy tam, no, poziom klasy, powiedzmy, nie? Czasem, no, nawet często się pojawiają tacy, no, sławni ludzie po sukcesie, czy to celebryta, czy tam biznesman, i opowiadają swoje historie, i tam wiecie, miałem ciężkie dzieciństwo, ale starałem się, w końcu osiągnąłem to, co chciałem, teraz jestem bogaty i jestem w stanie kupić wszystko i tak dalej. No i dochodzą do wniosku i twierdzą tak poważnie, to jednak to wszystko nie ma wielkiego znaczenia. Najważniejsze jest to, że po prostu bądźcie wszyscy wdzięczni za to, co macie, i wtedy będziecie wszyscy szczęśliwi. No takie wielkie odkrycie, nie? No i część Koreańczyków może uznać, że ma rację, ale większość by powiedzieli na to, no czujeniu, możesz tak powiedzieć, bo ty już coś osiągnąłeś. No czujeniu, też chcę mieć tyle hajsu, żeby to samo powiedzieć. Ty cwaniaku jeden, jak masz tyle hajsu, daj trochę. Ale ostatnio też oglądałem coś takiego, no bo wiecie, trochę też oglądam różne koreańskie wideo, i tam taki gość mówi w ten sposób, że jak chcesz być szczęśliwy, to bądź wdzięczny, a jak chcesz odnieść sukces, to musisz być szalony. No w takim sensie, że musisz się poświęcić, żeby osiągnąć to, co chcesz. Ja ogólnie uważam, że być szczęśliwym jest tak jakby osiągnięcie sukcesu. No po prostu nie uważam, że być szczęśliwym i mieć sukces to dwie różne inne sprawy. Więc uważam, że jako szczęśliwy człowiek jest u mnie sukces. Ale no wiecie, ale też istnieje taki sukces, no bo chyba najczęściej o taki sukces chodzi. No taki nie wynikający do własnego szczęścia, tylko no bardziej z zawodu albo z jakiegoś działania, czyli z jakiejś tam pasji, czy wiecie, z takiego osiągnięcia swojej pasji, nie? Jeżeli chodzi o taki sukces, to szczerze, no powiem wam, że nie jestem obojętny. Jednak też chcę coś osiągnąć w życiu. Chcę coś zrobić pozytywnego, no coś tam, no takie, no coś pożytecznego, nie? No coś fajnego, no wiecie, o co chodzi. No kiedyś w ogóle o tym nie myślałem. No może trochę myślałem, ale może mi nie zależało wtedy tak jak teraz. Albo, nie wiem, no może nie miałem na to czasu. No bo jak chodziłem do szkoły, to się cały czas męczyłem z językiem polskim. Potem na studiach to angielski, melanże i tak dalej. A po studiach to cały czas praca, non-stop, codziennie, paręnaście godzin w pracy w koreańskich korpo. I potem po ślubie to trójka dzieci, no cały czas coś tam, no nie. No teraz niby też mam dużo pracy w firmie i też dzieciaki do ogarnięcia. No tak naprawdę nadal nie mam za bardzo czasu. No ale po prostu, no, zacząłem od jakiegoś czasu tak myśleć, to już może czas najwyższy. Coś bym porobił, coś fajnego, może coś kreatywnego. No bo już szkoda czasu i też osobiście chciałem, żeby dodać taki smaczek do życia, nie? Żeby nie było cały czas to samo, żeby nie było tak monotonnie, prawda? Czyli jako sukces to też, no, mógłbym na przykład bardziej rozwijać swoją firmę, albo to może być nawet całkiem co innego. Czyli na przykład mógłbym coś tworzyć, bo jest internet i jest mega dużo możliwości teraz. No i chyba dlatego jako pierwszy krok zacząłem nagrywać YouTube'a. I myślę, że to była dobra decyzja. Tak naprawdę od dawna chciałem to robić, ale nie miałem takiej, no, odwagi. No w sumie wystarczy było, dobra, nagrywam, dawaj, jazda. To podobnie jak z siłownią. Najtrudniej jest, żeby się zabrać do tego wszystkiego, prawda? Spakować wszystko i wyjść z domu, to jest dopiero wyzwanie, nie? W każdym razie, dzięki YouTube'owi uczę się cały czas coś nowego i poznaję też inne, różne perspektywy. Tym bardziej mój kanał oglądają widzowie z różnych przedziałów wiekowych. I zawsze mi udzielacie różne opinie i tak dalej. I oczywiście zawsze dajecie mi taki doping, że to taka wielka przyjemność coś nagrywać. Po prostu dajecie mi taką motywację, dajecie mi taki powód i to dzięki wam robię to, co lubię i lubię to, co robię. I też chciałem kiedyś tak działać, tak, no, muzycznie, bo uwielbiam muzykę, więc no zobaczymy. Mam różne hobby i mam różne pomysły, które chciałbym zrealizować kiedyś, ale no myślę, że trzeba do tego podchodzić tak stopniowo. No i dotychczasowo w moim życiu były praca i rodzina i teraz dołączyła się do tego moja pasja, czyli praca, rodzina i pasja. To taki, no, trójkącik.
No na razie jest taki w miarę bilans. Niech tak będzie. No i zobaczymy. Tutaj już trzeba umiejętnie zagospodarować czas. No już prawie zrobiłem trasę i już prawie jestem w domku, to już do całe 2 kilometry. Więc dziękuję za wspólny spacer. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Bami. Ty to masz chyba spokojne życie, nie?